ESG jest z nami już od kilku lat i tak jak pojawiły się budynki zielone wiele lat temu, to początkowo uważano, że to trend lub moda. Natomiast w tej chwili wiemy, że zrównoważony rozwój to jest już fakt, który zaistniał i będzie z nami przez wiele lat. Około 78% inwestorów uważa, że ryzyko niedopełnienia wymogów ESG jest ryzykiem finansowym, czyli wpłynie negatywnie na ich finanse lub na wartości nieruchomości. 85% przedsiębiorców wyznaczyło osoby dedykowane do tematu ESG u siebie. Dla 37% przedsiębiorców dla tych osób jest to jedyne zajęcie. To dokładnie pokazuje tak, jak to wygląda na rynku. Wiele firm, zwłaszcza te, które muszą raportować, mają ten problem rozeznany i tworzą już całe działy ESG, inne dopiero zaczynają. Po prostu nie da się tego uniknąć. ESG jest wprowadzane we wszystkich firmach. Branża napotyka na trzy rodzaje trudności przy wdrażaniu ESG. Pierwsza grupa trudności to są trudności mentalne. Wszyscy jesteśmy zdania, że jeśli coś dobrze działa, to po co to zmieniać? Jest nawet takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. No i w naturalny sposób mamy opór przed zmienianiem rozwiązań, które już dzisiaj działają. Drugi obszar trudności, na które napotykamy, to są trudności związane z finansowaniem ESG. ESG wymaga inwestycji, inwestycje wymagają finansowania. A zatem to finansowanie, które nie było uwzględnione w biznesplanach, co do którego nie wiemy, jaki będzie jego okres zwrotu, jest tutaj dużym problemem i może skutkować też w opóźnianiu wdrożenia ESG. I wreszcie trzeci obszar, w którym napotykamy trudności, to jest obszar otoczenia gospodarczego i infrastruktury. Dzisiaj otoczenie gospodarcze, infrastruktura nie jest gotowe na to, żeby w pełni wdrażać rozwiązania ESG. Stan sieci przesyłowej, dostępność zielonej energii pochodzącej z OZE, regulacje prawne, to wszystko dzisiaj jeszcze nie jest gotowe i w ten sposób hamuje wdrażanie ESG. Dodatkowym aspektem jest kwestia finansowania bankowego. W momencie, kiedy właściciele nieruchomości lub deweloperzy potrzebują finansowania bankowego, banki przekładają wymagania ujawnień na kredytobiorców, niezależnie od tego, czy kredytobiorca podlega raportowaniu ESG, czy nie. Także, żeby uzyskać w tej chwili finansowanie, trzeba się nad aspektami ESG pochylić.